W dzisiejszym filmie poznamy dzieje Amunet, żony Bajeka Siły. Zapraszam. Aja urodziła się około 85 roku przed naszą erą w Aleksandrii, jako córka pary zamożnych uczonych. Kobieta z pochodzenia była pół Greczynką, pół Egipcjanką, a jej przodkami byli m.in. proto-asasyn Dariusz oraz spartańska Mystios, Kassandra, zwana jako wojownik z orłem. Od najmłodszych lat kobieta chciała pójść w ślad za swoimi rodzicami i pracować w bibliotece aleksandryjskiej. W dość młodym wieku Aja przeniosła się z Aleksandrii do Siły, gdzie mieszkała jej ciotka Helit. Na miejscu Aja poznała syna obrońcy miasta, Bajeka, z którym w wieku 15 lat zostali parą. Jednak ojciec Bajeka, Sabu, nie pochwalał ich związku, gdyż syna chciał uczynić spadkobiercą swojej schedy, zaś Aja chciała zamieszkać w Aleksandrii i pracować w bibliotece aleksandryjskiej. Jakiś czas później Bajek podążył za swoim ojcem, który niespodziewanie odszedł z Siły. Aja ruszyła za ukochanym i uratowała go w mieście Zafta, przed pijanym mężczyzną. Para uciekła wraz z synem alkoholika Tutą, który bał się ojca, do Tebi, gdzie pomogła im znajoma Bajeka Kensa. Tam zabili mężczyznę o imieniu Menna, który był odpowiedzialny za atak na domostwo Bajeka, gdy był dzieckiem. W końcu para odnalazła Sabu na wyspie Elefantyny, przetrzymywanego przez mężczyznę o imieniu Bionu, który za zadanie miał zabić wszystkich Medżajów. Zabójca został mocno zraniony i został zmuszony do ucieczki. Następnie przez kilka lat cała trójka zmieniała miejsce zamieszkania co jakiś czas, unikając zabójców. W międzyczasie Sabu szkolił Bajeka na Medżaja, zaś Bajek dzielił się tymi naukami z Ają. Ta w podziękowaniu dzieliła się ze swoim ukochanym wiedzą. W nieznanym czasie Bajek oświadczył się ukochanej. Ta odmówiła, gdyż bycie żoną Medżaja zepsułoby jej plany do zostania uczoną w bibliotece aleksandryjskiej. Około 56 roku przed naszą erą kobieta opuściła mężczyzn i udała się do Siły. Podczas podróży została zaatakowana przez bandytów, ale z niespodziewaną pomocą Biona uszła z życiem. Po dotarciu do Siły spotkała się ze schorowaną ciotką, starymi przyjaciółmi oraz Achmos, matką Bajeka. Kilka dni później do Siły dotarł Bion, który wypytywał miejscowych o Bajeka. Wkrótce wrócił także Bajek. Aja ostrzegła ukochanego, że w mieście przybywa Bion i go poszukuje. Para udała się do matki Bajeka, gdzie tam oczekiwał ich zabójca. Bion jednak został śmiertelnie ranny przez Achmos i ostatnim tchem wyjawił, że to Raja zlecił zabójstwo wszystkich Medżajów w Egipcie. Wkrótce Bajek i Aja wzięli ślub, a jakiś czas później narodził się ich syn, Khemu. W 49 roku przed naszą erą Bajek w wyniku wypadku zabił Khemu. Do tego zdarzenia przyczyniła się pewna sekta zamaskowanych ludzi. Aja, nie mogąc się pogodzić ze stratą syna oraz żądzą zemsty męża, opuściła go i udała się do swojego kuzyna Fanosa Młodszego w Aleksandrii, aby w tamtejszej bibliotece kontynuować swoją naukę. Między nauką Aja planowała zabicie ludzi odpowiedzialnych za śmierć swojego syna. Swoimi zdolnościami Aja zwróciła uwagę sługi Kleopatry, Apollodorusa, który przedstawił ją swojej pani. Ta zaprzyjaźniła się z uczoną i uczyniła ją jedną ze swoich agentek. W roku 48 przed naszą erą Aja odnalazła Akteona, jedynego z członków sekty, która była odpowiedzialna za śmierć Khemu. Aja zakradła się do jego kwatery i tam go zabiła. Gdy wróciła do swojego domu, zaatakował ją Ktesos, który odnalazł zwłoki Akteona i chciał go pomścić. Kobieta pokonała mężczyznę. Niestety owe zabójstwa przyciągnęły uwagę Philakitai, Genadiosa. Apollodorus podarował kobiecie kryjówkę pod biblioteką, aby ta mogła się ukryć, dopóki Genadios zaprzestanie poszukiwań kobiety. Jakiś czas później Bajek odwiedził Aję i po dość czułym powitaniu kobieta poinformowała ukochanego, że niejaki wąż, ostatni z tych, którzy przyczynili się do śmierci ich syna, pracuje dla Ptolemeusza. Dodatkowo kobieta podarowała mężowi oryginalne ukryte ostrze proto-asasyna Dariusza, którego kobieta posiadała kopię. Bajek zabił Genadiosa i węża, którym okazał się być niejaki Eudoros, królewski skryba. Równocześnie Bajek stracił serdeczny palec podczas szamotaniny ze skrybą. Bajek powrócił do Ai i po wspólnych intymnych chwilach, podziwiając krajobraz, Bajek wyraził swoje zaniepokojenie ostatnimi słowami Eudorosa. Aja poleciła Bajekowi spotkanie się z Apollodorusem i powiedziała mu, gdzie przebywa. Jakiś czas później w posiadłości Apollodorusa Aja spotkała się tam z Kleopatrą oraz Bajekiem. Ta druga przedstawiła małżeństwu najwyższego kapłana Pta z Memphis, Paszelen Pta. Następnie Kleopatra opowiedziała im, że Eudoros należał do pewnej sekty, zwanej jako Zakon Starożytnych, a sam był zwany jako Hipopotam. Dodatkowo Kleopatra znała nazwy kolejnych członków: Skarabeusz, Hiena, Jaszczur oraz Krokodyl. Bajek wyruszył w długą podróż, aby zabić znanych członków Zakonu Starożytnych, zaś Aja wyruszyła wraz z greckim najemnikiem i sługą Kleopatry, kapitanem Foksidasem, na Morze Egejskie, aby zawrzeć sojusz z rzymskim generałem Pompejuszem, który w wyniku wybuchu rzymskiej wojny domowej musiał uciec. Podczas rejsu napotkali statki należące do Ptolemeusza XIII. Owe statki miały zniszczyć flotę Pompejusza, lecz Aja i Foksidas uratowali rzymskiego generała, a ten zgodził się na sojusz. Następnie Aja udała się do Memphis wraz z Kleopatrą. Na miejscu również był Bajek, który poszukiwał starożytnego zwanego jako Jaszczur, który rzucił klątwę na całe miasto.
a ja pomogła mężowi w śledztwie. Jak się okazało, owym jaszczurem był kapłan Hetepi. Na rozkaz Kleopatry Bajek zgładził kapłana. Jakiś czas później Aja ponownie pomagała Foksidasowi, tym razem na Morzu Śródziemnym w walce z Gabinianami, rzymskimi legionistami, którzy walczyli dla Ptolemeusza. Wkrótce niejaki Lucjusz Septymiusz, zwany Szakalem, pozbawił głowy Pompejusza, co też zmusiło Kleopatrę do spotkania się z sojusznikiem Ptolemeusza, Juliuszem Gajuszem Cezarym. Kleopatra zawarła sojusz z Cezarym. Następnie Aja spotkała się z Kleopatrą nieopodal grobowca Aleksandra Wielkiego. Królowa poprosiła o otwarcie grobowca, którego wejście zostało zablokowane przez trzęsienie ziemi. Aja wraz z mężem odblokowała drzwi dla Kleopatry i Cezara. Lecz po chwili przybył Flawiusz Metellus z informacją, że emisariusz został schwytany i przetrzymywany w garnizonie Akra. Aja udała się do garnizonu i tam dowiedziała się, że Septymiusz oraz inny starożytny skorpion, eunuch Potyniusz, stoją za tym, aby uniemożliwić Cezarowi i Kleopatrze wyjazd z Aleksandrii. Kobieta uratowała emisariusza i przetransportowała go przed oblicze Kleopatry i Cezara. Wkrótce doszło do bitwy między połączonymi siłami Kleopatry i Cezara a Ptolemeuszem. Aja za zadanie dostała dostanie się na sam szczyt latarni Faros i wrzucenie mieszanki, która spowoduje, że światło z latarni będzie mienić się zielonym kolorem, co da sygnał do ataku. Następnie Aja ruszyła zabić Ptolemeusza, który uciekał na łodzi z bitwy. Lecz Aja postanowiła darować mu życie, ale i tak po chwili zginął pożarty przez krokodyle. 2 tygodnie później Kleopatra wstąpiła na tron, zaś Septymiusz został ułaskawiony i służył pod samym Juliuszem Cezarym. Aja i Bajek, czując się zdradzeni, postanowili działać przeciwko nowej władczyni i Cezarowi, wraz ze swoimi sojusznikami, Tahirą, Foksidasem, Fanosem oraz Paszerenpta. Następnie para udała się do grobowca Aleksandra Wielkiego, gdzie spotkali umierającego Apollodorusa. Ten wyjawił im, że Flawiusz, który jest tak naprawdę lwem, wraz z Septymiuszem zdobyli jabłko oraz kostur Eden oraz zmierzają do krypty w Siłie. W Siłie zastali tylko martwego Hebzefa. Bajek wkrótce później zgładził Flawiusza i zabrał fragmenty Edenu do Aleksandrii, gdzie tam Aja przedstawiła go dwóm rzymskim senatorom, Marcusowi Brutusowi oraz Gajuszowi Longinusowi. Obaj mężczyźni również chcieli obalić rządy Cezara i postanowili dołączyć do ich sprawy. Para chwilę później rozmówiła się ze sobą na plaży i rozstała. Równocześnie tego dnia utworzyli ukrytych, którzy później zostaną zreorganizowani na asasynów. Aja wyruszyła do Rzymu i tam założyła jedno z pierwszych biur ukrytych. Wkrótce do ukrytych dołączyło około 40 senatorów rzymskich. W nieokreślonym czasie Aja amputowała swój serdeczny palec. 14 marca 1944 roku przed naszą erą Aja wraz z pomocą Brutusa wytropiła rzymskiego mówcę Magnusa, który był zwolennikiem Juliusza Cezara. Aja zabiła mówcę za pomocą strzały, która ugodziła mężczyznę prosto w głowę. 15 marca tego samego roku wszyscy senatorzy, Juliusz Cezar oraz Juliusz Septymiusz udali się do teatru Pompejusza. Aja również tam się udała. Kobieta stoczyła zwycięski pojedynek z Septymiuszem, podczas gdy senatorowie starali się opóźnić przemówienie Cezara. Po zgładzeniu Septymiusza Aja udała się do sali, gdzie Cezara wygłaszał przemówienie i ta jako pierwsza ugodziła go ukrytym ostrzem w plecy. Następnie senatorowie za pomocą noży zadźgali Cezara na śmierć. Wkrótce Marek Antoniusz ogłosił każdego z senatorów zdrajcą oraz wrogiem publicznym. Około 2 dni później Aja udała się do domostwa Kleopatry z zamiarem zabójstwa jej. Lecz z szacunku dla swojego pracodawcy oraz obecności jej syna Cezariona postanowiła oszczędzić kobietę, lecz ostrzegła ją, że ukryci będą ją obserwować. Niedługo później Aja została schwytana przez Antoniusza. Ten chciał wydobyć od kobiety informacje na temat Brutusa oraz Cassiusza, lecz kobieta nie była skora do wydania swoich towarzyszy. Nie mając za dużo pożytku z kobiety, wrzucił ją do podwodnej areny, gdzie miała zginąć pożarta przez hipopotamy. Po zabiciu 2 z 3 została uratowana salwą strzał Brutusa oraz Cassiusza przed 3 hipopotamem. Po ucieczce z miejsca ukryci się rozstali. Brutus oraz reszta senatorów ukrytych uciekła na Kretę i założyła tam kolejne biuro, zaś Aja została w Rzymie, aby dalej pilnować miasta. 43 roku przed naszą erą Aja wysłała list do Bajeka, w którym wyrzekła się miłości do niego oraz że od tego czasu chce zapomnieć o dawnej sobie i na znak tego zmieniła swoje imię na Amunet. W 38 roku przed naszą erą Amunet udała się na Synaj z powodu różnych plotek krążących po Rzymie na temat działań ukrytych. Po przybyciu uratowała ukrzyżowanego Bajeka, a następnie razem uratowali 2 ukrytych, Kasztę oraz Tahirę, lecz ta ostatnia wkrótce zmarła po odniesionych obrażeniach. Wkrótce Bajek zabił rzymskiego generała, Gajusza Juliusza Rufio, dowodzącego na Synaju. Gdy Bajek powrócił, Amunet dowiedziała się, że Gamilat, przywódca rebeliantów, wysługiwał się cywilnymi ludźmi, aby osiągnąć własne, choć szczytne, to okupione krwią niewinnych cele. Bajek niestety zabił byłego sojusznika, chociaż nie chciał tego robić. Krótko potem była para utworzyła jedną z pierwszych zasad ukrytych, a brzmi ono tak: powstrzymaj swe ostrze, zanim zabije niewinnego. Tego samego roku Amunet wysłała list do Bajeka, w którym kazała mu przyjrzeć się dziwnej klątwie, która nawiedzała Teby,
a także spotkać się z jej kontaktem. 12 sierpnia 30 roku przed naszą erą Amunet przenikła do Królewskiego Pałacu w Aleksandrii, gdzie przebywała Kleopatra wraz ze swoim synem Cezarionem. Ukryta ogłuszyła strażników oraz jej syna, a następnie poprosiła Kleopatrę, aby ta zrezygnowała z bycia kolejną marionetką starożytnych i się poddała, popełniając samobójstwo przez wypicie trucizny. Królowa zgodziła się pod warunkiem, że Amunet zabierze Cezariona do Rzymu i wyszkoli go na jednego z ukrytych. Ukryta wraz z nieprzytomnym Cezarionem opuściła Aleksandrię. Gdy Amunet miał już ponad 50 lat, wraz z bractwem egipskim omawiała ostateczną formę ich kreda oraz jego ironię. W owym spotkaniu brali udział m.in. mentor Hakor oraz młody akolita o imieniu Magas. Dalsze losy Aji z Aleksandrii, zwanej później jako Amunet, są nieznane, lecz legenda o niej została zapamiętana na wieki. No i to tyle w tym filmie. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Skomentujcie, bo to jest najważniejsze. Polubcie, posubskrybujcie, podzielcie się tym z innymi. Nic nie sprawdziłe, wszystko jest dozwolone. No i cześć!